Wow, jaka ta książka jest ciekawa. Uwielbiam książki przygodowe. Są super. Zawsze sobie wyobrażam, że jestem główną bohaterką właśnie takiej książki przygodowej. Wow, ta korona jest przepiękna. Wyglądam w niej jak prawdziwa księżniczka. Oj tak, wyglądasz przepięknie. Dziękuję, jest wspaniała, bardzo mi się podoba. Jaka korona? Wow, mamusiu, skąd masz tę koronę? O, jest przepiękna. Mogę ją na chwilę ubrać? O, no ubierz, tylko ostrożnie. Dobrze, ale ładna. Jak wyglądam? Jak prawdziwa księżniczka, mamo? O tak, skarbie, wyglądasz bardzo ładnie. Ta korona jest naprawdę śliczna. Kupiłaś sobie ją? Maju, nie zadawaj tylu pytań, dobrze? Odrobiłaś już lekcję? Tatku, no przecież wiesz, że odrabiam lekcję od razu, gdy wracam ze szkoły do domu. No to może byśmy poszli coś zjeść, jestem strasznie głodna. Dobrze, mamo, proszę, twoja korona. Dziękuję, no to idź się przygotuj. Okej, idę ubrać kurtkę i buty. Och, jak ja nie lubię, gdy ona zadaje takie pytania. Przestań, nie możesz się tak denerwować, bo jeszcze się skapnie, że coś jest nie tak. Och, powinniśmy z tym wszystkim skończyć. Nigdy w życiu. Zawsze chcę być bogatszy. Nigdy nie mam dosyć. Ciekawe, po co mamusi taka piękna korona? Gdzie ją ubierze? Przecież nie chodzi na żadne bale ani nic. Dziwne. Dzięki temu, co robimy, możemy sobie pozwolić na przykład na wypad do bardzo dobrej, drogiej restauracji. O, Maju, jesteś już gotowa? Tak, tatusiu, ubrałam kurtkę i buty, możemy iść. No dobrze, na co masz ochotę? Sushi? Owoce morza? Mamo, a moglibyśmy pójść na taką zwykłą, normalną pizzę? Dawno nie jadłam pizzy. No w sumie ja też. No dobrze, niech będzie. Proszę bardzo, lasagna dla pani. Dziękuję, wygląda i pachnie naprawdę wyśmienicie. Mam nadzieję, że będzie pani smakować. Dziękuję. Smacznego. To jedna z lepszych restauracji w naszym mieście, ale pizzę też tutaj podają. Och, szczerze mówiąc, myślałam, że pójdziemy do takiej zwykłej, małej pizzerni, no ale dobrze, tu też jest fajnie. Kochanie, córeczko, tutaj jest naprawdę pięknie. Wiesz, że tutaj widelce są zrobione z prawdziwego srebra? Super, tatku. No to chodźmy, zajmiemy miejsce. Naprawdę smacznie. Córeczko, co się dzieje? Twoja mina, nie wyglądasz na zbyt zadowoloną. Nie podoba ci się tutaj? Wiesz, mamo, przepraszam, ale to miejsce jakoś tak mnie przytłacza. Tutaj jest wszystko tak na bogato. Ja nie czuję się tutaj komfortowo. Chciałam iść do małej pizzerni, do jakiejś malutkiej restauracji, takiej bardziej rodzinnej. Tutaj wszystko jest takie eleganckie. Czy możemy stąd wyjść? Oczywiście. W sumie to ja też tutaj nie czuję się zbyt komfortowo. Co? O czym wy mówicie? Nie podoba wam się tutaj? No nie bardzo, kochanie. Nie rozumiem was. To jedna z najlepszych restauracji w mieście. No tak, ale tutaj jest faktycznie tak jakoś sztywno. Tatusiu, czemu się tak denerwujesz? Bo staram się zapewnić wam wszystko to, co najlepsze, a wy w ogóle tego nie doceniacie. A może moglibyśmy wziąć pizzę na wynos? Wtedy każdy będzie zadowolony. Ty zjesz najlepszą pizzę w mieście, no a my nie będziemy musiały tutaj siedzieć z mamą. Co ty na to? Córeczko, dobrze to wymyśliłaś. Och, niech wam będzie. Dzień dobry, czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, tak, poprosimy najlepszą pizzę, największą pizzę, ale na wynos, dobrze? Och, kotku, już przestań się tak denerwować. Oczywiście, nie ma problemu.
Dziękujemy panu bardzo. Ach, dobra, idę do ubikacji. Okej. Okay. Chyba jeszcze domówię deser. O, ale super, portfel. Który by tu wybrać? Makaroniki? I panna kota? Miam, 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 same pyszności. Ciężko się zdecydować? O, dobrze, że chociaż jakiś łup będę miał z tego nieudanego wypadu do restauracji. Mamusiu, czy tata się na mnie gniewa? W ogóle się tym nie przejmuj, ja też nie mam ochoty tutaj siedzieć. No ale o co on jest zły? Przecież możemy zjeść tę pizzę w domu, prawda? Jasne, skarbie, naprawdę, niczym się nie martw. Och, zaraz, zaraz, gdzie jest mój portfel? Pomocy! Ktoś mnie okradł! Ojej, ktoś okradł tamtą panią. Może zgubiła portfel po prostu. Och, gdzie on jest? Gdzie jest mój brązowy portfel? Mamusiu, zapytam, czy mogę jej jakoś pomóc. Poczekaj! Ach! Dzień dobry, mogę pani pomóc? Ach, dziękuję, jesteś bardzo miła. Ktoś ukradł mój portfel. Jeszcze minutkę temu tutaj leżał. Brązowy, skórzany portfel. Ojej, może gdzieś spadł. Rozejrzyjmy się. O, nigdzie go nie widzę. Taki brązowy, jak twoje włosy ze złotym guzikiem. Ojejciu, przykro mi, no ale nie ma go tutaj. Ach, tragedia, mój portfel, moje dokumenty. Maja, chodź tutaj. Przepraszam, mama mnie woła. Ojej, ta pani jest taka smutna, ktoś ukradł jej portfel. No i gdzie ta pizza, nadal jej nie ma? Nie, tatusiu, nadal czekamy. Wiesz, że ktoś ukradł tamtej pani portfel? Nie możemy go znaleźć, więc na pewno ktoś go ukradł. Proszę bardzo, pizza dla państwa na wynos. Ach, dobrze, że mam trochę pieniędzy w kieszeni. Będę mogła zapłacić za kolację. Dziękuję bardzo, reszty nie trzeba. Dziękuję. Reszty nie trzeba? A co ty, jakaś sponsorka jesteś? Ach, przestań. Wiesz co, bardzo się zmieniłeś. Widzę, że liczysz każdy grosz, mimo że mamy mnóstwo pieniędzy. No właśnie, tatusiu, ostatnio jesteś jakiś taki zrzędliwy i ciągle tylko pieniądze, pieniądze, pieniądze. Nie pyskuj! Idziemy do domu. O, dobrze, dobrze. Życzę pani, aby portfel się odnalazł. Dziękuję. Kilka dni później. O, oła, ale mnie szczypią usta. To pewnie od zimna. Auć, auć, może mama coś na to poradzi? Mamusiu. Tak, kochanie, co się dzieje? Czemu jesteś taka smutna? Bardzo mnie szczypią usta, chyba od zimna. O, tak, kiedy wychodzimy na zewnątrz i obślinimy usta i zawieje zimny wiatr, no to tak jest, że usta pękają, wiesz? Jakby ci tu pomóc? Wiem, w mojej toaletce jest błyszczyk nawilżający do ust. Posmaruj sobie usta, dobrze? O, dobrze, mamo. W tej toaletce? Tak, tak, właśnie tam. Okej. O, jest. Jest błyszczyk? I portfel? Brązowy jak moje włosy ze złotym guzikiem? Mamo, przecież to portfel tej pani z restauracji! Co on tutaj robi? O rety, i wszystko się teraz wyda? Co się wyda, mamo? Ach, no bo to twój tata go ukradł. Co? Jak to, mój tata jest złodziejem? Tak, już dawno chciałam ci o tym powiedzieć, bo chcę rozstać się z tatą. Nie chcę tak żyć. Chcę pójść do normalnej pracy, być uczciwym człowiekiem, ale twój tata, on ciągle kradnie. Mamo, to straszne. Ja nie chcę mieć taty złodzieja.
No wiem, córeczko, ale twój tata próbował zapewnić ci najlepsze życie, jakie potrafił. A ja też chciałam mieć jak najwięcej pieniędzy, ale teraz w sumie to już nie chcę ich. Ach, to, że tata kradnie, bardzo mi przeszkadza. Wstydzę się tego. Mamo, ja wolę być biedna niż być złodziejką. Ach, dobrze, wyprowadzimy się więc stąd. Na pewno jakoś sobie poradzimy. Smutno mi będzie bez taty. Wiem, skarbie, ale jakoś damy radę, zobaczysz. Daj znać w komentarzu, czy chcesz, abym nagrała kolejną część tej historyjki. A jeśli lubisz historyjki Toka Boka, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!